Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy czas, żeby przybyć na to miejsce i żeby postudiować, pouczyć się, poprzypominać sobie pewne prawdy biblijne, ale i też naładować nasze akumulatory i oddać swoje serca Jezusowi. Rozpoczęliśmy dzisiejsze rozważanie, to studium właśnie od historii dla dzieci. Historii, która też była i dla nas, dla dorosłych. Była o pewnym oczekiwaniu, a później też o tej rzeczywistości. Oczekiwanie kontra rzeczywistość. Mały chłopczyk, Andrzej, modlił się o co? O żółty rowerek, żeby dostać go na urodziny. I tak się modlił. Pamiętaj, Panie Boże, o tym moim żółtym rowerku. Jednak ta rzeczywistość okazała się inna. Ale Andrzejek zrozumiał, że Pan Bóg wie najlepiej, co dla niego jest dobre w danym czasie. Czy w naszym życiu zdarzyło nam się, abyśmy o coś gorliwie się modlili lub czegoś oczekiwali, czegokolwiek, i no niestety nie zdarzyło nam się albo nie otrzymaliśmy tego, czego oczekiwaliśmy. Zdarzyło wam się? Mi się zdarzyło. Czasami oczekujemy różnych rzeczy, dobrej pracy. Oczekujemy może w naszym życiu idealnego partnera lub partnerki, tu szczególnie młodzi, lub wymarzonego prezentu. Rodzice często oczekują syna, córki. Dziadkowie wiem, że też mają swoje oczekiwania. Może pierwszy wnuk, może wnuczka, prawda? Inni znowu oczekują jakiejś wygranej na loterii. No i czasami, gdy jest konfrontacja z rzeczywistością, niestety często bywa całkowicie odwrotnie. Całkowicie inaczej. Inaczej niż tego oczekiwaliśmy. Dlaczego tak jest? Może dlatego, że nie mamy odpowiedniej hierarchii wartości uporządkowanej w naszym życiu. Może oczekujemy właśnie tego, czego nie powinniśmy oczekiwać. Pewien młodzieniec z Ewangelii Marka, 10 rozdziału, te słowa były czytane na wprowadzeniu, 10 rozdział Ewangelii Marka i tam wersety od 17 po 22. Pewien młodzieniec przyszedł do Jezusa z pewnym oczekiwaniem, na może dobre słowo, może na jakieś wskazówki, no i też je otrzymał, ale otrzymał chyba inne niż chciał. Czytamy tutaj od 17 wersetu 10 rozdział Ewangelii Marka takie słowa. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazanie: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępiał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Jego oczekiwania były inne niż rzeczywistość. Oczekiwał innej odpowiedzi. Czasami może i my oczekujemy innej odpowiedzi. Gdy ktoś do nas przychodzi, a my mówimy: słuchaj, co sądzisz o tym? Zobacz, jak to pięknie zrobiłem. Czy oczekujemy na prawdę, na jego taką obiektywną odpowiedź, czy oczekujemy na to, że jeżeli ja coś pięknie zrobiłem, że mnie pochwali? Czego oczekiwał ten młodzieniec? Oczekiwał tego, że przyjdzie do Jezusa i Jezus go zna. Jezus wie, że on to wszystko przestrzegał od młodości swojej, wszystkich przykazań, a nawet i więcej, że go pochwali i powie mu: słuchaj, ty już masz zagwarantowane królestwo. Tego oczekiwał chyba, ale Jezus znał jego serce i powiedział mu inaczej. Jednego ci brak. Jak to jednego mi brak? Przecież wszystko mam.
Mam dużą majętność, mam wiele pieniędzy, domy, w współczesnych czasach możemy powiedzieć samochody. Mam wszystko, ale jednego mi brak. Czego? Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Nie tego się spodziewał ten młodzieniec. Często te oczekiwania mijają się z rzeczywistością. Mateusz 6 rozdział i tam wersety od 31 mówią nam o innym przykładzie. 6 rozdział Ewangelii Mateusza i tam wersety od 31 czytamy tak. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kiedyś słyszałem taki przykład o człowieku, który skupił się bardzo mocno na tym tekście 31. Ten tekst, który mówił, nie trosz się o to, co będziesz jadł, co będziesz pił, albo w co się będziesz ubierał. Nie trosz się o to, bo Bóg wie, że tego potrzebujesz. I ten człowiek siedział w domu, nie robił nic i ufał temu wersetowi. Bóg wie, czego potrzebuje, nie muszę robić nic i wszystko otrzymam. Ktoś mi przyniesie jedzenie, ktoś mi przyniesie wodę, a ktoś mnie ubierze. Czy to jest dobre rozumowanie? No nie do końca. Nie do końca. A jakie jest dobre rozumowanie? Coś otrzymaliśmy od Boga, tak? Otrzymaliśmy może zdrowie, otrzymaliśmy pracę, otrzymaliśmy dwie ręce do pracy. A ten tekst mówi tak, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się będziemy ubierać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw czego? Królestwa Bożego, a tamto będzie wam dodane. Wy nie oczekujcie od Boga, ten tekst mówi, nie oczekujcie, że wszystko dostaniecie za darmo. Oczywiście, zbawienie jest darmo, ale mimo wszystko trzeba je przyjąć. To jest dar, który można odrzucić albo można przyjąć. Tak samo w tym wersecie. Ten człowiek myślał, że siedząc w domu dostanie wszystko. Niestety tak nie było, bo skądinąd wiemy z pierwszej księgi Mojżeszowej i 3 rozdziału, jakie słowa powiedział Pan Bóg do Adama i do Ewy. 3 rozdział 1 księgi Mojżeszowej i tam werset od 17 do 19. Czytamy tak. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co jest powiedziane? Że będzie potrzebna dużo pracy, że dużo potu spłynie po czole, że ręce będą często poranione od tych cierni, od tej ciężkiej pracy. Ale gdy będziesz pracował, ziemia wyda tobie ten plon. Ale potrzebna jest praca do tego. Gdy mówimy o różnych aspektach naszego życia, dietetycy mówią na przykład o zdrowej diecie, często sobie to rozpisują w takiej piramidzie. Widzieliście kiedyś piramidę żywienia? Tak. I często rozpisują właśnie tą piramidę żywienia, gdzie na samym dole teraz bodajże już jest ruch fizyczny, jakieś tam spacery, na samym dole jako podstawa tej piramidy. Później jest czysta woda, później jest jakieś owoce, warzywa, ziarna, orzechy i gdzieś tam na samym końcu czasami jakaś ryba albo i w ogóle. To jest, jeżeli chodzi o naszą dietę. Ale i w naszym życiu potrzebna jest taka piramida, ale piramida naszych wartości. I tego, co powinniśmy właśnie uważać za najważniejszą wartość. I w tym przykładzie też chcemy się nauczyć,
że najważniejszą wartością, tak jak tu było szukanie Królestwa Bożego, jest właśnie wartość związana z Bogiem, czyli nasze uduchowienie. 10 lat temu ponad studiowałem na Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Tam w Instytucie Promocji Zdrowia mieliśmy też zagadnienia związane ze zdrowiem. I takie na temat zdrowia było powiedziane, taka definicja, która brzmiała, że zdrowie to jest dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Jeżeli te wszystkie cztery podpunkty są zachowane, zbilansowane gdzieś tam w jakiejś równowadze, to wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy zdrowi. Czyli sfera fizyczna, ruch, psychiczna, społeczna, ale i ta duchowość. Jeżeli duchowość jest zachowana, wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy faktycznie zdrowi. Także i tutaj, jeżeli Bóg będzie naszą podstawą, w naszym dniu będziemy zaczynać od spotkania z Bogiem, to wszystko inne się poukłada. Kiedyś słuchałem pewnego kazania pastora, który tak dobrze do mnie dotarł w jednym zdaniu. W tym to zdanie brzmiało, że rano wstajecie, jesteście głodni, co robicie? Jecie chleb. Czy możecie pominąć ten punkt w swoim dniu? Śniadania? Jak byście się czuli cały dzień? Głodni. Na pewno wasz organizm byłby taki, rozregulowany. Czegoś by mu brakowało. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Jeżeli rano wstaniesz i zaczniesz od Słowa Bożego, wtedy ten dzień będzie prawidłowo się układał. Także to jest ważne, żeby u tej podstawy był Bóg. I wtedy te nasze oczekiwania też będą inne niż ta rzeczywistość. Mateusz w 7 rozdziale mówi nam taką historię o pewnych ludziach, którzy oczekiwali tak samo wielkiej pochwały. Przyszli do Jezusa i zaczęli z Jezusem rozmawiać. Mateusz 7 rozdział, werset od 21. Po 23. I słyszymy tak. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto wypełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Ale jak to? Jak to? Przecież my wypędzaliśmy demony. Przecież uzdrawialiśmy w imieniu Twoim. Przychodzimy do Ciebie, Boże, a Ty mówisz, że nas nie znasz? Jak to? My oczekiwaliśmy czegoś innego. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Co możemy powiedzieć o tych wersetach? Tylko ten, który pełni wolę Ojca. Tak? Ten, który pełni wolę Ojca. Nie tak dawno widziałem pewien duży billboard, plakat. Nie będę mówił imienia, nazwiska, ponieważ jest to faktycznie autentyczna osoba. Było tam taki napis. W szpitalu ci nie pomogli? Zadzwoń. Przyjeżdżam, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, a Jezus uzdrawia wszelką chorobę i wzbudza zmarłych. Taki plakat. Numer telefonu, imię, nazwisko. Tak. Wiecie co? Znalazłem tą osobę na internecie. Prześledziłem wiele filmików. I cały czas po głowie mi chodził ten tekst, który czytaliśmy. Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? I co im odpowiedział Jezus? Nigdy was nie znałem. I w tym filmiku widzę, człowiek wypędza jakieś demony z kogoś. Człowiek uzdrawia. Tu kolano, tam jakieś palce, noga, złamania, różne rzeczy. Spotyka po prostu na ulicy osoby z jakimś tam, o jakichś kulach, z bandażami na ręku, na nadgarstkach, na nogach. Modli się w imieniu Jezusa Chrystusa i człowiek jest zdrowy. Ale czy Jezus go zna?
Czy to jest gwarancja tego, że Jezus powie tak, znam Ciebie? Co jest gwarancją? Kiedy będzie to gwarancja? Jeżeli będzie czynił, kogo wolę? Swoją czy wolę Ojca? Wolę Ojca. Doszedłem w końcu do takiego filmiku, jako już nie wiem, 50. filmik o uzdrowieniu, gdzie widzę człowieka, który jest sparaliżowany, siedzi na wózku od urodzenia. Ten człowiek siedzi na tym wózku, słyszy, ale ma aparaty na słuch. Także słyszał z tego, co czytałem, 30%, a resztę aparaty mu wspomagały słuch. I ten uzdrowiciel podchodzi do niego, modli się z nim i on ściąga te aparaty i słyszy. Ale dalej siedzi na tym wózku. Czy tak uzdrawiał Jezus? Jak uzdrawiał Jezus? Co uzdrawiał najpierw? Duszę, później ciało. A nie szedł ulicą i nie podchodził do najbliższej napotkanej osoby, nie pytając o jego stan duchowy, tylko klękał, modlił się w imieniu Jezusa czy Bożym, uzdrawiam Ci to kolano. Prawda? Jezus uzdrawiał całość, począwszy od duszy, od małego palca u nogi, później aż po czubek głowy. Uzdrawiał całość. Wielu powie, w imieniu Twoim robiliśmy to czy tamto. Ale czy Jezus odpowie, tak znam Was? Czynić wolę Ojca. Ci ludzie mogą później w tej konfrontacji ich oczekiwań z rzeczywistością ponieść klęskę. Mogą być bardzo z tego powodu rozczarowani. Przecież tyle lat służyliśmy, a tu się okaże, że robiliśmy wolę kogoś innego niż Ojca. Zatem czy my pełnimy wolę Ojca? Kto z nas nie zna 6 rozdziału właśnie Ewangelii Mateusza i wersetów od 9 po 15? A w zasadzie od 9 po 13. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Wszyscy z nas znają te teksty. To jest modlitwa Ojcze Nasz. Myślę, kogokolwiek byśmy w Polsce nie zapytali, czy zna modlitwę Ojcze Nasz, pomodli się tą modlitwą. Znają na pamięć. Czytamy w tej modlitwie takie słowa, 10 werset. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Czyja wola ma być? Bądź wola Twoja. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, jak my się modlimy? Bądź wola Twoja. Często mówimy, Boże, niech się dzieje Twoja wola, a później obracamy się i robimy co innego. Jednak mówimy, nie, to może Bóg faktycznie, albo niech mi da taki mocny znak, a na teraz to ja będę robił po swojemu. Ale modlę się, bądź wola Twoja. A później rozczarowania. A później wielkie rozczarowania. Niektórzy wstają z kolan, mówią, Boże, bądź wola Twoja, modlą się, niech się dzieje wola Boża. A później wstają i mówią, gdzie był Bóg? Jak działo się to czy tamto? Tutaj w Oświęcimiu kilkadziesiąt lat temu straszne rzeczy się działy. Cały obóz, co tutaj jest, prawda? Ludzie często zadają pytanie, gdzie był Bóg, gdy działały te obozy? Gdy ludzie ginęli, gdzie był Bóg? Modlą się, niech się dzieje wola Boża. Ale później wstają z kolan i mówią, gdzie był Bóg? Bóg nam daje też odpowiedź, dlaczego czasem dopuszcza takich rzeczy. W Mateuszu 13 rozdziale mamy przypowieść o konkulu i pszenicy. 13 rozdział, werset od 24 po 29. Mateusz 13 rozdział od 24 czytamy tak. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i zasiał konkulu między pszenicy i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, aby czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwu ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol,
i powiążcie go w snopy na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Co rozumiemy z tej historii? Czasami pewne wydarzenia muszą się stać, aby człowiek zobaczył, co jest dobre, a co jest złe. Za czym stoi Bóg, a za czym stoi przeciwnik, szatan. Czasami tak jest. My wtedy mówimy: Boże, gdzie byłeś? Ale czy Bóg zawsze uratował wszystkich? Ile ludzi ginęło na arenach? Oczywiście teraz mamy taką piękną księgę, którą studiujemy i o tym przykładzie też wspomnimy, gdzie Bóg wyratował. Ale mniej się będziemy zawodzić w naszym życiu, gdy to Boża wola i Jego wola będzie się działa. Dzisiaj też padła historia Jonasza, prawda? Historia Jonasza była przytoczona o Niniwie. Też bym tą historię chciał przytoczyć do tego rozważania. Oczekiwanie kontra rzeczywistość. Czy Jonasz był dobrym narzędziem w ręku Bożym? Może inaczej. Czy Jonasz poddał się pod Bożą wolę? Nie od razu, prawda? Najpierw co zrobił? Gdy Bóg przyszedł do niego i powiedział: Jonaszu, pójdziesz do Niniwy, wielkiego miasta, i tam ogłosisz pokutę, post, bo jak nie, to zginie to miasto. To co Jonasz zrobił? Uciekł. Uciekł, wiemy, wielka ryba go później połknęła. Statek był całkowicie rozbity, został wyrzucony dobrowolnie, w zasadzie za burtę. Uciekł. Jezus, Bóg zareagował, ryba go wzięła. Także od tamtej pory już zaczął czynić wolę Bożą. Od wtedy, kiedy zaczął modlić się we wnętrznościach ryby: Boże, obiecuję teraz pełnić wszystko, co tam ślubowałem. Zaczyna pełnić wolę Bożą. Ale czy zna tą wolę dobrze? Po jego zachowaniu widać, że pełnił wolę Bożą, ale nie do końca znał dobrze całą tą wolę. A dlaczego możemy tak wnioskować? Ano dlatego, że gdy już chodził po tej Niniwie, 40 dni wołał, że za 40 dni Niniwa będzie zniszczona, żeby ludzie pokutowali. Później poszedł sobie, usiadł pod krzakiem i czego oczekiwał? Zniszczenia. Oczekiwał, że spadnie wielki ogień i zniszczy wielkie miasto. Ja swoje zrobiłem, wykonałem wolę Bożą. Ale czy Bożą wolą jest, aby zabijać i niszczyć? Prawda? Dzisiaj czytaliśmy z księgi Jeremiasza, 18 rozdziału, werset 7-9. Dlatego już może nie będziemy powielać tego wersetu, ale otwórzmy księgę Ezechiela, też na rozdziale 18. Bardzo lubię te dwa rozdziały, Jeremiasz 18 i Ezechiel 18 rozdział, ponieważ kilka wersetów jest bardzo podobnych. Księga Ezechiela w 18 rozdziale, werset 21 po 23. Ezechiel 18 rozdział. Werset 21 po 23. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście ma upodobanie w śmierci bezbożnego? Mówi Pan Wszechmogący, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Czy Bóg nie jest Bogiem życia? Prawda? Bóg jest Bogiem życia. Jemu bardziej zależy na tym, żeby ludzie odwrócili się od swojej złej drogi i mogli żyć. By pokutowali, tak jak w Niniwie, całe miasto pokutowało razem z królem, razem ze zwierzętami, z bydłem. Pokutowało i Bóg odwrócił to, co zaplanował. Jonasz w tym wszystkim niestety nie widział do końca tej Bożej woli, a raczej skupił się na tym, co on oczekiwał. On oczekiwał czego? Spektakularnego zniszczenia Niniwy. A Bóg powiedział: nie, nie. Nie twoja wola będzie się działa, ale moja. A moją wolą jest raczej, żeby grzesznik się opamiętał, niż żeby zginął. Też czytamy takie wersety w Biblii, gdzie więcej niebo się cieszy z jednego
grzesznika, który się upamiętał, niż z ilu? 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Jezus, także krocząc po tej ziemi, zawsze poddawał się pod wolę swojego Ojca. Dlatego też jest bardzo dobrym przykładem tego, jak i my powinniśmy nasze życie poddawać pod Jego wolę. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, mówi nam o tym, jak Jezus był na krzyżu. I takie bardzo znane słowa wypowiedział. 22 rozdział Ewangelii Łukasza i werset 42. Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Twoja wola. Czy Jezus nie mógł zstąpić z tego krzyża w każdej chwili? Prawda? Czy Jezus nie mógł na pustyni z kamieni zrobić chleba w każdej chwili? Ale to wola Ojca miała się dziać. W księdze Daniela, tej, którą studiujemy, ostatnio studiowaliśmy historię trzech młodzieńców, którzy to na dolinie Dura stali. Stali pośrodku tłumu, który klęknął. Klęknął na głos i na dźwięk instrumentów, na dźwięk muzyki. Klęknął, by oddać pokłon złotemu posągowi. Posągowi króla Nebukadnezara. Ci młodzieńcy stali. I te słowa, które powiedzieli, 17-18 werset 3 rozdziału Daniela, są bardzo istotne. I pomogą nam też prawidłowo podchodzić do Bożej woli. Co czytamy? Przypomnijmy sobie, oni stali przed śmiertelnym zagrożeniem. Ci, którzy się nie pokłonią posągowi, zostaną wrzuceni do pieca. Pieca ognistego, tak? Takiego pieca, z którego nie ma wyjścia. Oni mimo to stali i powiedzieli tak: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalanego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Zatem, jeżeli Bożą wolą będzie nas wyratować, to nas wyratuje. A jeżeli Bożą wolą będzie, abyśmy zginęli tutaj, to i tak nie oddamy Tobie pokłonu. Umrzemy jako wyznawcy prawdziwego Boga. Wiemy, co się stało dalej. Dalej się stało, że król kazał 7 razy bardziej rozgrzać piec, wrzucił tych młodzieńców, pośrodku nich stanął Jezus. Uratował ich. Mogli żyć. Bo nie czyja wola miała się dziać. Nie ich wola, ale wola Boża. Bo jeżeli Bożą wolą będzie, abyśmy żyli ku Bożej chwale, będziemy żyć. Powierzyli wszystko, co mieli, Bogu. Ewangelii Jana, 12 rozdziale, czytamy werset 25. 12 rozdział Ewangelii Jana, werset 25. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życie swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jak można zachować życie, nienawidząc życia? To jest ciekawe. Prawda? Jeszcze raz czytajmy ten tekst. Kto miłuje życie swoje, utraci je. Kto miłuje je jak? Tak jak ten młodzieniec, który przyszedł do Jezusa. Boże, ja wszystko robię tak jak mówi prawo. Przestrzegam wszystkiego. Ale co on miłował? On miłował życie. On miłował jakie życie? Ziemne, doczesne, ziemskie. Te w luksusie. Te w tym otoczeniu tego bogactwa. Przepychu. On miłował to. Biblia mówi, ilu panom można służyć? Jednemu. Nie można dwóm panom służyć. On miłował to życie tutaj. A czytamy w Ewangelii Jana, 12 rozdziale, kto miłuje swoje życie, utraci je. A kto nienawidzi życia swego na tym świecie. Gdzie? Na tym świecie. To
To nie znaczy, że ja teraz będę się na siłę gdzieś tam biczował, nienawidził swojego życia. Prawda? To nie na tym polega. Ale jeżeli będziemy traktować to tutaj ziemskie życie jako pewien etap w naszym życiu, jak pielgrzym, prawda? Który pielgrzymuje, nigdzie nie zagości na dłużej niż na chwilę. Gdy nie będziemy wiązać tutaj naszej przyszłości z tą ziemią, tylko z tym, co jest w niebie, wtedy zachowamy nasze życie. I choćbyśmy nawet umarli, żyć będziemy, jeżeli Boża wola będzie się działa w naszym życiu. Bóg zna koniec już na początku. Kiedyś czytałem taki piękny wiersz, gdzieś mi umknął, ale treść była taka, że jeżeli ktoś z was kiedyś tkał jakiś obraz, to wie, że z jednej strony trzeba porobić dużo supełków, tak? Trzeba pozawiązywać i ten obraz jest taki niewyraźny. Jakieś pogmatwane nitki, jakieś kłębki, dużo słupów, dużo różnych, może takich niewyraźnych odcieni. Ale gdy obrócimy ten obraz, to z drugiej strony jest coś pięknego. Jest piękny obraz. Pamiętajmy o tym, że my na teraz to widzimy tylko wielkie problemy. Widzimy tą rzeczywistość inaczej. Widzimy to jako masę doświadczeń, kłębiące się jakieś kłody rzucane pod nogi, trudne, ciężkie chwile. Kto z nas nie zna smutku, nie zna bólu, rozstania, rozłąki? Kto z nas nie stracił kogoś bliskiego? My widzimy tylko to, co jest to brzydkie, pełno supełków, pogmatwanych spraw, ale Jezus widzi tą drugą stronę obrazu. Widzi ten piękny obraz, klarowny i czytelny. On zna koniec już na początku. Oby te słowa towarzyszyły nam na resztę dni tego tygodnia. Słowa, które powiedział Jezus. Nie Twoja wola, nie moja wola niech się dzieje, ale Twoja wola. A wtedy nasze oczekiwania będą pokrywać się z rzeczywistością. A jeżeli nasza wola będzie się działa w życiu, wtedy nasze oczekiwania, a rzeczywistość mogą być całkiem różne. Niech Boża wola zatem dzieje się w naszym życiu. Tego życzę i sobie, i Wam. Amen.